GSA Aviation wspólnie z MR Poland aktywnie wspierają środowisko lotnicze, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem swojego lotniczego zespołu. Regularnie organizują wiele wydarzeń związanych z promowaniem lotnictwa, w tym kursy bezpieczeństwa – Helicopter Safety Courses. Szkolenie lotnicze realizowane jest w Warszawie, Choczni koło Wadowic i Płocku. Nasza kadra instruktorska swoim doświadczeniem gwarantuje najwyższy poziom szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, jak i wymogów bezpieczeństwa. W Płocku współpracujemy ściśle z Aeroklubem Ziemi Mazowieckiej. Z nami możesz nie tylko zdobyć licencję pilota śmigłowcowego, ale również możemy pomóc Ci w rejestracji lądowiska oraz zapewnimy obsługę techniczną Twojego śmigłowca w oparciu o certyfikat Part 145 MR Poland. W naszej ofercie szkoleń znajdziesz także kurs lotniczego języka angielskiego EASA ICAO Level 4, 5 i 6, który wzbogaci Twoje uprawnienia lotnicze o egzamin językowy pozwalający na wykonywanie operacji lotniczych w innych krajach. Jeśli chcesz nas poznać, dowiedzieć się więcej o naszych usługach, wspólnie zorganizować wydarzenie lub nawiązać współpracę, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć dzisiaj o błędach, jakie możemy popełnić, o unikaniu tych błędów i jak je poprawiać. Warunki IMC, czyli warunki lotów według przyrządów, nie chodzi mi tutaj o loty IFR, bo lot IFR, uprawnienia IFR, śmigłowce dostosowane do IFR-ów, to jest zupełnie inna kategoria. Tutaj ludzie, którzy mają odpowiedni sprzęt, mają odpowiednie uprawnienia, latają i sprawa jest prosta. Chodzi mi o co innego. Chodzi mi o sytuację, kiedy my, lecąc na śmigłowcu wysokiej klasy, super oprzyrządowany, jak na przykład Robinson, nie mając uprawnień do IFR-u, nie lecąc w przestrzeni kontrolowanej, tylko w przestrzeni klasy G, nagle stwierdzamy, że właściwie to mamy mleko za szybami i nic nie widzimy. No, można zacząć od zbawiania litanii za umierających, ale myślę, że najpierw trzeba trochę powalczyć, żeby spróbować jakoś sensownie z tego wyjść. Czyli pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Zrobić analizę dokładnie warunków. Zasadnicza rzecz. Nie latamy w warunkach, do których nie jesteśmy przygotowani. Po to, żeby nie latać, musimy przeanalizować przed startem pogodę. Oczywiście ta analiza będzie różna, bo w taki dzień jak dziś, to wiadomo, że właściwie nic tam nie zagraża. Cała Polska jest w widzialności milion na milion. Można robić wszystko. Ale pora roku może być inna i wtedy się zaczyna. Musimy przeanalizować warunki pogodowe, aktualne i przewidywane. Dlaczego? Patrzymy w komunikaty, bo to, że w tej chwili u mnie na lotnisku jest bardzo dobra pogoda, to wcale nie znaczy, że ona za 2 godziny będzie taka sama. Tak samo przestrzennie. U mnie jest pięknie, mogę lecieć, no tylko teraz pytanie, czy tam gdzie lecę, czy też na pewno ta pogoda będzie taka sama. Z tego względu też uwzględniamy porę roku i porę doby. Pamiętajcie o jednym. W tej chwili jest fajnie, ładnie, ale gdzieś lecimy, a jest wieczór i za chwilę się zacznie robić ciemno. I czy jesteśmy przygotowani do lotu w tych warunkach? Warunki terenowe. I to są bardzo istotną rzeczą, bo zwróćcie uwagę, siedzimy sobie tu w Wadowicach, mamy widzialność z 8 km, podstawę chmur względem oczywiście tutaj ziemi, ze 300 metrów, czyli latać można zupełnie spokojnie, prawda? No i wpadamy na pomysł, że polecimy do kumpla do Nowego Targu albo do Łososiny. No i po chwili się zaczynamy dziwić, bo lecąc w tamtą stronę nagle się zaczyna nam teren podnosić, zaczynają się góry, przestrzeń między chmurami a ziemią zaczyna się zmniejszać i może się okazać, że jest to niewykonalne, chociaż tutaj mogliśmy latać. Czy tylko góry? Nie tylko. Tereny leśne, bo jeżeli jest po deszczu, nieraz często możecie zobaczyć, że niby jest wszędzie pięknie, a nagle złe zaczyna z lasu wychodzić, pojawiają się mgiełki, chmurki, które zaczynają się ze sobą łączyć i nagle ziemia była, ale już jej nie ma. Kolejna sprawa, mówię, dokładna analiza terenu. Mówiłem góry, ale nie tylko. Siedzicie sobie w Piszu, powiedzmy. I wpadacie na pomysł, że polecicie do kumpla do Mikołajek, bo dlaczego by nie? Widać tak ze 3-4 km, podstawa chmur jest, nie ma nisko, po prostu przymglenie. No to lecimy. Najlepiej po prostej. No tylko, że w chwilę pominięciu brzegu Śniart,
Okazuje się, że te 3-4 kilometry powoduje, że w żadnym kierunku brzegu nie widzimy. W takich warunkach nagle woda, to co jest przed nami i to co jest nad nami, zaczyna się robić takie samo. I jeżeli na wodzie nie ma łodzi, stateczku, czegokolwiek, no to nie jesteśmy w stanie ocenić ani położenia przestrzennego, ani wysokości, ani nic. Praktycznie, mając warunki do normalnego lotu, nie mamy innego wyjścia, tylko przejść na lot tylko i wyłącznie według przyrządów. Oczywiście, jeśli się po chwili pojawi kawałek łodzi, nagle się okaże, że wszystko jest proste, wszystko wraca do normy. Ale gwarantuję wam, że przy takim lekkim zamgleniu, widzialności rzędu 3-4 km, nawet przy braku chmur, nad Śniardwami nie zobaczycie, nie będziecie w stanie wykonywać lotu normalnego, lotu VFR-owskiego. Także te wszystkie rzeczy musimy przeanalizować, no i decyzja, czy w tych warunkach, które są, mogę lecieć, czy nie. Czyli tak jak mówiłem, mam wątpliwości, warunki nie pozwalają mi na wykonanie bezpiecznego lotu, nie lecę. Uważam, że dam radę, warunki są wystarczające, lecę. Ale jeżeli zdecydowałem się już na lot, ja mówię o warunkach takich wątpliwych, nie takich jak dziś. Po pierwsze, jeszcze raz analizujemy pogodę na lotnisku startu, na lotnisku docelowym i ewentualnych możliwych do wykorzystania lotniskach zapasowych. Na wszystkich tych lotniskach musimy analizować to na przeciąg całego lotu, bo jeżeli nas gdzieś przyciśnie po drodze, nie dolecimy do lotniska docelowego, to musimy być pewni, że albo będzie możliwość powrotu na lotnisko, z którego startowaliśmy, albo na lądowanie na jakimś lotnisku zapasowym. Przeanalizujmy z komunikatu rejony lepszej pogody. Niekoniecznie musimy trafić na lotnisko, zwłaszcza my na śmigłowcach, gdzie właśnie lotnisko mamy wszędzie dookoła, ale musimy wiedzieć, że jeżeli gdzieś się zaczyna pogarszać, w którą stronę uciekać, gdzie szukać tej lepszej pogody. Teren, no to samo co mówiłem. Jeżeli coś wam by się zaczęło dziać w tym rejonie, zaczynacie wchodzić w coraz gorsze warunki, nie jesteście tu bezpośrednio nad lotniskiem, lądować nie możecie, no to nigdy nie uciekać stąd na południe, bo za chwilę nam się zaczną góry i się dopiero skomplikuje sprawa. Na północ w kierunku Krakowa mamy teren względnie równinny, mniej przeszkód, mniejsze zagrożenie dla nas. No i oczywiście przemyśleć, co będę robił, jeśli już coś się dzieje. Teraz, jakie powinno być nasze działanie? Lecimy i warunki pogodowe pogarszają się i zbliżają się do minimalnie dopuszczalnych dla nas. Dla nas powinno być to jedno, decyzja. Przerywam wykonywanie tego lotu, wracam na swoje lotnisko, z którego wystartowałem, ewentualnie na lotnisko zapasowe albo w jakiś rejon lepszej pogody. Nie kontynuujemy lotu dalej, bo już dochodzimy do tego, co jest dla nas dopuszczalne. No ale jeśli już popełniliśmy błąd i wepchnęliśmy się w to dalej, no mamy sytuację. Pogoda pogarsza nam się poniżej minimalnie dopuszczalnej, ale pozostał nam jeszcze kontakt wzrokowy z ziemią. Ja mówię o sytuacji, kiedy jeszcze widzimy tą ziemię, mamy widzialność tak skośną rzędu 500 metrów. Za chwilę możemy się wmeldować w jakąś przeszkodę, ale jeszcze widzimy ziemię. Nie ma co dyskutować, zastanawiać się, czy można na tym terenie wylądować, czy nie. Pierwsze miejsce, które nadaje się do przyziemienia śmigłowca, przyziemiamy. Trudno, zrobiliśmy błąd, poniesiemy konsekwencje, będziemy siedzieli gdzieś tam w polu, ale będzie to w sposób bezpieczny. No i trzecia sprawa, czyli ten najgorszy moment, kiedy utraciliśmy możliwość lądowania i utraciliśmy kontakt wzrokowy z ziemią. Co wtedy robimy? Przechodzimy do lotu według przyrządów i zaraz będzie o tym chwilę. Dlaczego ja na to chcę zwrócić szczególną uwagę? Proszę Państwa, rozmawiałem z wieloma ludźmi, słyszałem opinie. A jak w takie coś wejdę, to drąg od siebie w bok o 180 i wyjdę, bo wejdę w lepsze warunki. Pamiętajcie, że po pierwsze jesteście blisko ziemi, no bo jeżeli do chmur jest daleko, jeżeli podstawa chmur jest tam rzędu 1000 feet, to nikt w niej nie wejdzie, bo mam możliwość spokojnie lecieć pod chmurami w VFR-ze. Jesteśmy blisko ziemi. Poza tym śmigłowiec, który nie ma autopilota, a takie są w większości te nasze, nie jest przystosowany do lotów bez widzialności.
Lata wam się, dobrze się wam lata, dlatego, bo widzicie teren. Przejście na całkowicie lądowanie, pilotowanie według przyrządów zaczyna się po chwili wszystko pieprzyć. Sytuacja, że to machnę drąga od siebie i w bok, żeby zrobić zakręt, na 90% skończy się tym, że nie zdążycie wyprowadzić, zanim zobaczycie Ziemię, albo zobaczycie Ziemię za późno i w takiej pozycji, że nic się już z tego nie da zrobić sensownego. No, przecież no, musimy jakoś się starać, bo no mówię, działanie głupie, szybkie, takie bezsensowne, no, sprowadzi do jednej rzeczy. No, nam może tam się wiele nie będzie, ale narzeczone spuchną od płaczu, tuż im się rozmarzy i będą strasznie kiepsko wyglądały na pogrzebie. Jak przechodzimy do tego lotu według przyrządów? Tak jak mówiłem, nie próbujemy natychmiast jak najszybciej odzyskać kontaktu z Ziemią, bo nam się to nie uda. Pierwsza rzecz. Spokój i podstawowa rzecz. Skupienie się na przyrządach. Nie wykonywać żadnych gwałtownych manewrów, żadne zniżania, to nie wchodzi w rachunek. Nie szukać Ziemi. Ustabilizować pozycję horyzontalną śmigłowca. Jak najbardziej spokojnie go ustawić. Według czego? Sztuczny horyzont. I tutaj dla wszystkich, którzy nie latali albo mało latali bez widzialności, jedna uwaga. Słuchajcie, każdy, kto trochę polatał, powie wam to samo. W momencie wejścia w chmury zaczynacie mieć bardzo dziwne odczucia. Krótko mówiąc, błędnik można sobie wyrzucić. Zaczynacie czuć, że wy robicie zakręt, że się zniżacie. To czuć wyraźnie. A sztuczny horyzont pokazuje nieraz coś innego. Słuchajcie, my jesteśmy pod tym względem bardzo niedoskonali. Sztuczny horyzont na pewno jest dużo lepszy od nas. Nieważne, co czujecie, ważne jest to, co pokazuje przyrząd i trzeba trzymać tego przyrządu. Teraz kolejna sprawa. Przejść na wznoszenie. Dlaczego? Dlatego, bo przeważnie jest taka sytuacja, że jeżeli weszliśmy w te chmury w sposób niezamierzony, to dlatego, że gdzieś tam nas cisnęło, a my próbowaliśmy się pod nimi przemknąć niżej, może się uda. Jesteśmy bez widzialności, nie wiemy, co jest przed nami. Po pierwsze, możemy mieć problem z utrzymaniem parametrów lotu i nagle możemy się niekontrolowanie trochę zniżyć, a na minimalnej wysokości to już może być też spotkanie z Ziemią. A po drugie, no, nie jesteśmy idealnie równym krajem pozbawionym przeszkód. Gdzieś przed nami możecie być pewni. Są wzniesienia, są linie wysokiego napięcia, kominy, wiatraki, których teraz jest od cholery i wszystkiego innego. Pierwsza rzecz, uciekamy do góry, spokojnie, po prostej, po to, żeby nie pogorszyć sobie sytuacji, żeby nie bawić się w jednoczesny zakręt i wznoszenie, idziemy do góry. To jest taka stara lotnicza zasada. Słuchajcie, w całej historii lotnictwa jeszcze nie było przypadku, żeby ktoś się zderzył z niebem. Z ziemią już się zderzyło wielu. Więc pierwsza rzecz, która jest, uciekamy do góry. Kolejna sprawa, do jakiej wysokości? Do wysokości bezpiecznej, taka, która zapewni nam bezpieczny lot w danym rejonie. A następnie, jeżeli robimy to zawsze, no ale nie zawsze się okaże, że ruch lotniczy nam może pomóc. Transponder 7700 na częstotliwości, która była ostatnio wykorzystywana, Mayday i opisać sytuację. Jeżeli ruch lotniczy gdzieś tam w paszpie, czy to będzie FIS, czy to będzie zbliżanie, czy to będzie obszar, jeżeli odczytają te dwie siódemki i dwa zera, jeżeli usłyszą Mayday, na pewno nikt tego nie oleje. Udzielą wam pomocy, jeśli tylko będzie możliwe, jakiej będą mogli, po to, żeby was wyprowadzić w rejon lepszej pogody, czy w rejon lotniska i tak dalej. No tyle, że niestety przy naszych wysokościach lotu i przy możliwościach środków, jakie posiada PASZP, może się okazać, że jesteśmy gdzieś w rejonie Suwałk i usłyszymy od FIS-u, że on owszem nas słyszy, ale jesteśmy poza zasięgiem radaru i wiele pomóc nie mogą. Chociaż na pewno będą się starali zrobić, co mogą. Mówiłem o wysokości bezpiecznej. Jaka to jest wysokość? Więc jest to wysokość taka, żebyśmy bezpiecznie przeszli nad przeszkodami, które mamy w rejonie. W terenie równinnym jest to w granicach 900 feet, 1800 feet lub 600 metrów, ten w terenie górzystym. Także gdyby coś się nam zdarzyło tu, 600 metrów.
600 metrów nad czym? 600 metrów tą najwyższą przeszkodą w rejonie. Jaka jest? No najprościej odczytać z mapy. Latamy na ciśnieniu QNH, czyli ciśnieniu zredukowanym do poziomu morza, a więc wysokość wzniesienia, to co mamy napisane na mapie, to jest to, co jest rzeczywiście. Wysokość wzniesień w okolicy, najwyższego, plus jakiejś tam wysokość jakiejś wieży, jeżeli na tym stoi, plus 600 metrów mamy wysokość bezpieczną. Na pewno przejdziemy ponad przeszkodami, co więcej mamy zapas wysokości wtedy, kiedy my zaczniemy nawalać, kiedy nam się zaczną parametry rozsypywać, zaczniemy schodzić w dół, w górę, coś tam kombinować, jesteśmy bezpieczni. Teraz mała uwaga. Słuchajcie, na mapach, które mamy, są takie na kwadratach takie liczby. Tutaj akurat na mapach. Kiedyś liczby te oznaczały wysokość w stopach, czyli 1500-1200 stóp, wysokość bezpieczną w danym rejonie. Parę lat temu, to było nawet podawane, to wiem, że to i dla pilota portal i w paru innych uczulało ludzi, nastąpiła zmiana. W tej chwili na współczesnych mapach te liczby oznaczają wysokość najwyższej przeszkody w rejonie. Czyli to nie jest 1500 feet jako wysokość bezpieczna, tylko najwyższa przeszkoda. A więc 1500 feet, okolice Radomia równinne, czyli jakieś 900 feet jeszcze trzeba dołożyć. No, 2400, 2500 i jesteśmy dopiero na wysokości bezpiecznej. To taka uwaga, bo niektórzy mogą jeszcze pamiętać, że do niedawna była to wysokość bezpieczna. To nie jest wysokość bezpieczna, tylko wysokość przeszkody. Jak w locie. Proszę Państwa, nie szukać, nie patrzeć na zewnątrz. Jeżeli już raz straciliście kontakt z ziemią, nie wyglądać, nie odzyskacie jej od razu w tym rejonie, gdzie jest. Przyrządy i podstawowy przyrząd to sztuczny horyzont i utrzymanie położenia horyzontalnego na śmigłowcu. I kolejno, kontrola sztucznego horyzontu, mamy wszystko w porządku, wszystko się trzyma, pozycja jest dobra. Busola, w jakim kierunku lecimy, pasuje sztuczny horyzont, prędkość, wysokość, wariometr, ale za każdym razem przechodzimy przez ten sztuczny horyzont. Kontrolując inny przyrząd, zawsze wracamy do sztucznego horyzontu, czy aby na pewno nie zaczęliśmy czegoś odstawiać. A złudzenia są takie, że jest to bardzo prawdopodobne, proszę Państwa, bo to mówię, no chwilę lotu po prostej i nagle zobaczycie, że wykonujecie zakręt, którego kompletnie nie będziecie czuć. No teraz co, no, ci, którzy mają, jakie są możliwości dalej? No bo jakoś trzeba w takiej sytuacji się ratować i wylądować. No jest kilka możliwości, no ale nie zawsze dla nas dobre. Po pierwsze system ILS. Bardzo dobra rzecz, ale pod warunkiem, że mamy odpowiednią aparaturę, odpowiednie przyrządowanie na śmigłowcu. Jeżeli mamy, piękna sprawa, dobrze jeszcze jakbyśmy byli w zasięgu któregoś z tych ILS-ów, a gdzie jest to możliwe do wykorzystania, no to macie podane. Z lotnisk cywilnych jest to Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Modlin, Warszawa na dwóch kierunkach i Wrocław. Z wojskowych Cewice, Dęblin, Gdynia, Babiedoły, Łask, Malbork, Mińsk Mazowiecki, Mirosławiec, Poznań, Powidz, Poznań, Krzesiny i Świdwin. Niby fajnie, ale jeżeli latamy akurat w Białymstoku, to nie mamy żadnego pod ręką. Czy o tym możemy zapomnieć. Jeśli już mamy, gdzieś tam nie mamy uprawnień, ale coś tam wiemy na temat ILS-a i władowaliśmy się w chmury i jesteśmy w stanie przejść na, dostroić się do tego ILS-a, jedna rzecz. Staramy się wejść w wiązki radiolatarni tak, żeby po pierwsze zbliżać się do kierunku lądowania, czyli do osi pasa pod kątem ostrym. Maksymalnie jest to kąt prosty, ale to też utrudni bardzo sprawę i spowoduje, że tam ten śmigłowiec się albo jakby idąc w automacie rozbuje, albo my będziemy mieli sporo problemów w momencie wejścia na prostą do lądowania. I druga sprawa, przechwytujemy wiązki od dołu, nigdy od góry. Od dołu, czyli znając ILS-a, wiedząc, że te wiązki idą na jakiejś wysokości nad ziemią, im wyżej, tym, im dalej, tym wyżej,
wykonujemy lot z takiej odległości, żebyśmy na naszej wysokości bezpiecznej byli na pewno poniżej. I wchodzimy od dołu. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, próba przechwycenia od góry może nas zmuszać do wykonania lotu z bardzo dużą prędkością opadania, kiedy łatwo się może wszystko pokrzanić i może się w efekcie nie udać. Poza tym, jak każde urządzenie elektroniczne, ILS też nie jest pewny. Czasami te urządzenia potrafią generować takie fałszywe wiązki pod innymi kątami wyższymi. No i wtedy może być też znowuż problem, bo jakaś próba sprowadzenia śmigłowca pod dużym kątem. Kolejna sprawa, którą kiedyś można było wykorzystać, w tej chwili jest z tym problem, można jeszcze na niektórych lotniskach wojskowych. Kiedyś bardzo popularny był radar precyzyjny. Tu akurat jest to, co stało w Warszawie, no ale jak widzicie, jest to rok 81. W tej chwili już chyba po tym nawet śladu nie ma, nie? Także cywilny radar precyzyjny, raczej spotkanie się i pomoc z tej strony nam w Polsce nie grozi. Ale coś bardzo podobnego występuje na lotniskach wojskowych. I znowuż tu się nie przejmować tym, że lotniska wojskowe czy inne. Jeżeli jesteście w sytuacji zagrożenia, weszliście w warunki, przeszliście do lotu bez widoczności, nie mając do tego uprawnień, będąc nieprzygotowanym do tego lotu, to jest naprawdę nieistotne, czy jest to lotnisko wojskowe czy cywilne. Pomogą wam wszyscy. Ważne, żeby was sprowadzili bezpiecznie na ziemię. Przy wojskowych tych systemach, jak to wygląda? Są dwa radiolokatory ustawione obok siebie. Jeden radiolokator DRL, czyli radiolokator zbliżania do okulny, czyli antena, ta duża paraboliczna, kręcąca się, pokazująca sytuację tam w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od lotniska. I druga rzecz, radar precyzyjny, czy radiolokator podejścia z dwoma antenami, jedna chodząca w ten sposób, druga w ten sposób. Siedzi na tym operator, tutaj z waszej strony jest wymagane jest posiadanie tylko radiostacji danej częstotliwości, na której oni pracują, ale to jeżeli będzie taka możliwość, gdzieś to będzie w pobliżu, to wam po prostu ktoś z ruchu lotniczego poda tą częstotliwość, na którą macie przejść. I waszym zadaniem jest jedno, wykonywanie dokładnie i precyzyjnie poleceń, które od nich spłyną. Ale jako taka jedna rzecz, żebyście za bardzo nie myśleli, że jest fajnie. Mniej więcej tak wygląda, w zależności od ekranu, zobrazowanie przestrzeni na radiolokatorze dookólnym. To nie jest to, co mają w paszpie na Okęciu, gdzie jest komputerowo obraz obrabiany. To są wojskowe urządzenia pracujące analogowo i mniej więcej tak widać. Tutaj widać samolot, nie wiem, czy wiecie. Oni potrafią to wykryć, ja nie bardzo. Radiolokator samego już podejścia na płaszczyźnie kursu lądowania. Widzicie, jak to wygląda. Żeby dodatkowo utrudnić sprawę jakby operatorowi, anteny chodzą w zakresie 12 stopni, plus minus 6 stopni od ścieżki. Tak czy tak. Na ekranie byłby to bardzo wąski wycinek, na którym nic by nie było widać. Więc na ekranie sztucznie, elektronicznie jest to rozszerzone do 45, czy nawet w niektórych wypadkach do 60 stopni. Ale co to powoduje? Obraz samolotu, statku powietrznego na tym ekranie nie jest punktem. To zaczyna być takie maźnięcie, taka kreska. Teoretycznie można przyjąć, że środek tej kreski to jest statek powietrzny. Ale nie jest to tak dokładnie, poza tym kto potrafi określić dokładnie, gdzie jest środek. Mimo to oni się będą starali i na pewno będą próbowali was ustawić na ścieżce. Kolejna rzecz, to samo zobrazowanie, tylko w pionie. Tak samo trudno jest. No i tu dochodzimy do rzeczy, którą należy stosować, bo wojsko tego wymaga i w sumie to jest uzasadnione. Czego nawiasem mówiąc nie chcieli koniecznie w żaden sposób zrobić nasi dzielni piloci w Smoleńsku. Mianowicie, zobaczcie, że na tych radiolokatorach jedyny parametr, który naprawdę dokładnie jest mierzony, to jest odległość. I z tego względu zawsze od nich jest prośba. Po ich jakiejkolwiek komendzie, poleceniu w lewo, w prawo, wyżej, niżej,
odpowiadacie, ale nie znakami samolotu, nie jakimś tam swoim callsignem. Odpowiadacie wysokością. Jaką wysokością? A to już mówię. No wojsko jeszcze do dzisiaj przeważnie pracuje na często na ciśnieniu QFI przy lotniskach i wtedy to ciśnienie zostanie wam podane. No i pamiętajcie, że przy ciśnieniu QFI, jaka jest wysokość otaczających was przeszkód, gór, to trzeba by liczyć. Ale po przyziemieniu powinniście mieć zero na przy wysokościomierzu barometrycznym. I tą wysokość im podajecie. Dlaczego? Dlatego, bo on wie dokładnie, w jakiej odległości jesteście, a wysokość, którą podacie, to on sobie od razu porównuje z tym, co teoretycznie ma wyliczone, na jakiej powinniście być. I to jest tylko potwierdzenie, że jesteście dobrze albo źle ustawieni. Ten system na lotniskach wojskowych często jest podparty, dodatkowo połączony z systemem tak zwanym USL, systemem dwóch radiolatarni ogólnokierunkowych, bezkierunkowych. To radiolatarnia bliższa i dalsza, bliższa ustawiona kilometr, 1800. Sugerujesz mi, że mam skończyć? Od lotniska. Dalsza 4 kilometry plus minus 500 metrów. Ja tutaj zaczynam mówić kilometry, metry i wysokości, ale to z tego powodu, że wojsko jeszcze w dużym zakresie pracuje na kilometrach i metrach wysokości. No co dla nas może być dziwne, bo już zdążyliśmy się przyzwyczaić do mili stóp. No ale u nich tak jest i trudno. Jaka jest zasada podchodzenia według tego przyrządu, według tego systemu? Według radiolatarni prowadzącej ustalonego kursu lądowania możemy ustawić się właśnie w osi pasa. I wiadomo, że na odległości rzędu 10 km do bliższej radiolatarni na pewno nie ma przeszkód wyższych, jak jakieś 150 metrów nad powierzchnią ziemi, nad powierzchnią lotniska. Czyli zniżamy się spokojnie do wysokości 200 metrów. Oczywiście przeliczając na nasze będzie to około 600 stóp. I na tej wysokości poziomo kontynuujemy lot dalej na kursie lądowania. Do momentu przelecenia radiolatarni. Moment ten określamy prosto, bo tam kiedyś były markery, teraz rzadko się je spotyka, ale po prostu jeżeli wskazówka radiokompasu, czyli ADF-u, jeżeli z tej pozycji nagle wam się obróci o 180, to jest moment przelotu radiolatarni. Wtedy należy przejść na tą drugą częstotliwość bliższej radiolatarni. Możemy się zacząć zniżać i na tym odcinku gwarantuję wam, że wysokość 60-100 metrów będzie wysokością bezpieczną, nawet jak nic nie widzimy. No i po osiągnięciu tej wysokości gdzieś 60 metrów, lot poziomy, mijamy radiolatarnię bliższą. Jak mamy dużo szczęścia, to w tym momencie widzimy ziemię i początek próg pasa startowego. No a jak nie, to zostaje nam już tylko jedno, liczyć na to, że przeszkód nie ma, uda nam się zejść niżej i może w końcu zobaczymy. A jak nie, no to... Dlaczego ja zacząłem trochę więcej o tym mówić? Widzicie, bo jeszcze można w sposób wejścia w system, to można, jest kilka metod, jak wejść w tą całą zabawę. Poprawianie błędów. Wskazówka kursu ustawiona, wskaźnik kursu ustawiony na kurs lądowania, dostrojony ADF. Po wzajemnym położeniu można dosyć łatwo się zorientować, czy jesteśmy z lewej, z prawej, w jakiej odległości mniej więcej od osi pasa. Dlaczego ja na to kładę nacisk? Słuchajcie, dlatego, bo podobną rzecz bez tych radiolatarni możemy wykorzystać u siebie. Słuchajcie, jeżeli na swoim urządzeniu, na swoim lotnisku podchodząc, ustawicie kierunek osi pasa, tak samo jak tu się robi, taka jaka jest u was, a GPS-a, odbiornik, ustawicie na lotnisko, czy nawet najlepiej byłoby na próg lotniska, to wskazania tych dwóch przyrządów będą prawie identyczne jak przy tym systemie. Wykorzystując ten system, można spokojnie spróbować zbudować podejście bezpieczne do lądowania. No poprawki na wiatr, w tym jeszcze to pół biedy. Czyli o co mi chodzi z GPS-em? Mamy ustawioną na GPS
trasę dolotową do lotniska, które sobie wybraliśmy swojego. Z kursem, z wyświetlanym kierunkiem pasa, czyli chcemy podejść do lotniska dokładnie z takim kursem, jaki jest kurs pasa. Musicie znać dokładnie swoje lotnisko, czy lotnisko, na którym lądujecie, ale zasadniczo do tej odległości gdzieś 2 mil, no z wyjątkowych sytuacjach może nie, ale gdzieś do tych 2 mil spokojnie na wysokość tych 900 tysiąca metrów możecie schodzić. Tam nic nie będzie. I stopniowo zniżać się z tym wyliczeniem, że im bliżej lotniska, tym jestem niżej. I pamiętając o tym, że naprawdę nie ma takich lotnisk, na których takie przeszkody są. No może akurat tutaj u Piotrka rzeczywiście podejście z jednej strony czy z drugiej są drzewa. Ale niektórzy mi kiedyś mówili, że no, na przykład w Płocku, w którym najwięcej latam, jest, bo jest petrochemia. Tak, ta petrochemia jak stoi się na lotnisku, to widać ją, te kominy wydają się olbrzymie i przeszkadzające, ale tak naprawdę z lotniska do tych kominów, które mają niecałe 200 metrów wysokości, jest prawie 7 kilometrów. One kłują w oczy, ale naprawdę patrząc na kąty nie przeszkadzają w podejściu, nie mówiąc o tym, że wcale nie potrzeba podchodzić znad petrochemii, która nawiasem mówiąc jest strefą zakazaną. Czyli spokojne podejście i tak jak mówię, w czasie całego lotu, bez kombinacji pilnowanie przyrządów, pilnowanie poziomego. To jest też tak mniej więcej jak można. Tu ważna rzecz pod sam koniec. Słuchajcie, można się bardzo łatwo kupić w kilku momentach na sam koniec takiego lotu. Udało nam się wszystko. Opanowaliśmy śmigłowiec, ustawiliśmy sobie kurs na lotnisko, pastę, podeszliśmy w dół, wszystko idzie ładnie, jesteśmy tuż przed własnym lotniskiem. I w tym momencie jeszcze mamy 2 bardzo niebezpieczne momenty. Pierwszy, na pilotowanie wzrokowe według obiektów naziemnych przechodzimy dopiero wtedy, jeżeli będziecie mieli sensowną, skośną widzialność Ziemi. Nie wtedy, kiedy macie tylko pionową. Dlaczego? Podstawa chmur jest przeważnie nierówna. Może być sytuacja tak jak tu. Wychodzicie, o, mam pion, jest Ziemia. To już mnie nie interesuje sztuczny horyzont, nie interesują mnie przyrządy, bo ja przez Ziemię widzę, to wyląduję, tak? Sekundę później jesteście z powrotem w chmurach. Przejście z powrotem na lot według przyrządów to jest znowuż parę sekund zbierania tego wszystkiego do kupy i też może być nieprzyjemnie. Kolejna sprawa, wychodzicie z chmur, macie widzialność skośną, już widzę lotnisko, no już nic się takiego zdarzyć nie może. Delikatne hamowanie. Każdy z nas ma ten odruch, a Sylwek potwierdzi, że na symulatorze prawie każdy na początku to robi. Wyszedłem z chmur, hamuję. I ten ruch drążkiem powoduje ten ruch śmigłowca i jesteście z powrotem w chmurach. Tylko w idiotycznej pozycji, bo na małej prędkości z zadartym nosem na wznoszeniu, Ziemi nie widać i się zacznę. Czyli zobaczyłem skośnie Ziemię, lotnisko. Delikatnie przy dalszym zniżaniu, delikatne wyhamowanie, przejście do zawisu, lądowanie. No i chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Dziękuję.